Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Możemy zacząć turniej? Gotowy? Gotowy. Zatem zaczynajmy. Pozdrawiam. Wiedźmin Geralt z Rivii zmierzy się z Gwydionem! Witajcie, nazywają mnie Somat Wędrowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Wiedźmin 2, edycja rozszerzona. Będziemy dzisiaj walczyć na arenie, jak już sami widzieliście. Poddaję się. Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz... Dobrze. No, oczywiście. Druga runda. Gotowy. Za... A ty skąd się... Wiedźmin stanie w szranki z zacnym Rendangiem! Czy wyjście? My też mamy swoje sztuczki. Chodź. Aj, ty. Pięknie. Teraz go naparzajmy. Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Dobrze. Co miałem przegrać? Dobra. Miej ryc... Możemy... Kolejny. Gotowy. Zatem... Kto tym razem? Geralt z Rivii zmierzy się teraz z nieustraszonym Borinem! Borin? No dobra. Troszkę mi... troszkę taki podtekst do Hobbita, bo tam też się nazywał chyba gość Borin. Tylko, że był krasnoludem. No ale to chyba tylko tak... tylko zbieg okoliczności. Czy w Kedwen do kurwy nędzy nie ma nikogo, kto byłby w stanie pokonać Wiedźmina? Zasrana banda tchórzy. W Kedwen może nie, ale w Temerii, kto wie, ja się z nim spróbuję. To może być nawet ciekawe. Jak go pokonasz, podwajam nagrodę. Tym razem wyzwanie Wiedźminowi rzuciła kobieta! Służąca w elitarnych jednostkach temerskiej armii! Wes! No dobra, może byś tutaj też poddać. No jaka spróbuję ją pokonać właśnie. Wystarczy. Gdybym miał paru takich zuchów, podbiłbym pół świata. Dać mu nagrodę, zasłużył! Król chciał mieć widowisko i je dostał. Szkoda, że wynik można było z góry przewidzieć. Wiedźmini nie są niepokonani. Ten jak widać jest, ale i tak byłaś dzielny. Stawiała większy opór niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Na arenie taki miły nie był. Potraktował mnie poważnie. To prawda. Wracam do obozu. Odwiedź mnie, jeśli chcesz. Papy, oto twoja nagroda. Wracam do swoich spraw. Dzięki. No i dobrze, trochę kasiec nie mam roboty. Rozdajmy więc nasze punkty umiejętności. Jak widzicie, teraz mocno idziemy w ten właśnie
drzewko umiejętności alchemiczne. No ale będziemy też robić takiego Wiedźmina hybrydę, myślę. Bo ja akurat lubię taką hybrydkę zrobić z naszego Geralta w tej grze. Aha, dobra, Rimposta. Dobra, może pójdziemy to. Dobrze, oleje, to się na pewno przyda. Mamy porozmawiać z Ves, tak? Odejdź! Witaj, Odryn! Gdzie jesteś? Okay, mamy coś takiego. Spieprzaj to! Trochę szacunku, bo do starszego mówisz gołowąsie! Szacunku? Do ciebie? Nie ma tu miejsca dla takich obezrańców jak ty. Wynoś się do koryta ze świniami! Tam twoje miejsce! Tutaj oczywiście kolejne zadanie nas czeka. No ale teraz zamierzam tutaj na takie inne zadanie, bardziej takie myślę zabawne zrobić. Stawaj, obszczemurze, twoi kumple się niepokoją. Co? Jestem? Co zrobiłem? Wszystko jakieś inne. Odryn? Odryn, a jakże? A ona tu w ogóle ci pisze na niej dziwka, wiesz? Ja tu do niej tralalala, po dobremu ją ubodę mówię, a to na mnie zryje. Coś ci wytłumaczę, jesteś nawalony jak Bela. Postaraj się wyprostować i nic nie mów, bo cię straże nie wpuszczą do obozu. No ja jej też mówię! Kwadrat radwat! Jaki kwadrat, kurwa, jak rybka! Mi się chce chędożyć, a to o kwadratowych rybkach coś pierdoli! O kwadratach i rybkach opowiesz mi później, teraz wracamy do twoich kumpli. Martwię się o ciebie. Oj, przyjaciele! Uf! Uf, jak kochany! Gdzie jest? Uf! Uf! Uspokój się. Postaraj się nie obrzygać strażników, dobrze? No właśnie, to o tym zadaniu mówiłem. W piwie, prawda. No dobrze. Właśnie, zabierzmy go do obozu zatem. Uspokój się i idź prosto. To jest... Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie idę. Idę! Stać! Co to za zwłoki chcesz wprowadzić do obozu? To szeregowy Odryn jest... chory. Chory? Wygląda jakby spał w kadzi zgorzałą. Śmierdzi od niego jak z krasnoludzkiej żydzi. O, żeż ty chóru złamany! Ole mnie! Z krasnoludzkiej rzeczy! Chóru tu! Odryn, zamknij się. Król Henselt jest w niebezpieczeństwie, a to jedyny człowiek, który może udzielić ważnych informacji. Ja jestem kurwa jedyny! Jedyny, rozumisz, kwiocie? Ja! Morda w kubę, Odryn. On ma udzielić ważnych informacji? Dokładnie. Jak go dowódca dorwie, to najpierw jego, a potem mnie obedrze ze skóry. Ciężka jest służba strażnika. Ano? I źle opłacana. O, żebyś wiedział. Dasz 30 orenasów i wchodzicie. No dobrze, 30 to 30. No dobra, Odryn. Idziemy. A skąd tu tyle pająków? Szkurwa i myszy!
No właśnie, te przewidzenia ludzi takich właśnie. Wróciłem! Którzy tylko chleją. Wróciłem! Zamknij się, Odrin. Poszukamy twoich znajomych. Ja się tu położę, ale ty ich poszukaj i obuś mnie, jak skończysz. Chyba sobie żartujesz. Odrin, wstawaj do cholery i nie wydurniej się. Co? Kim jesteś? Dobra. Już. Widziałeś? Cóż przeleciało na tym? Dobra, już chytisz. On ma zbidę. Dobra, jeden blaszka jest tutaj. Dobra. Czwarty kielich to już coś jest, piąty w gardło olejesz. Spadasz, chłopie, z krzesła, to se dupy nie przyklejesz. Już dziesiąty kielich szumi, a godzina młoda. Posiedzimy tu do rana, nikomu nie szkoda. Świt na wchodzi, kogut pije, a to głupi chuj. Nasz dowódca trąbi alarmy, idziemy w bój. Odrin! Mordo ty moja! Mam dosyć tego przeklętego miejsca. Krwawej komety, Odrin, wstawaj do cholery, nie wydurniej się. Ja stawiam. Widział kto Wiedźmina szastającego arenami? No pytam. Ja nigdy. Zależy od kompanii. Słyszeliście ta potrafiany? I warami od niego! To jest mój najlepszy przyjaciel! Przy piwie lepiej się rozmawia. A toś pięknie powiedział. To o czym będziemy gadać? Przyjechałem z Temerii. Byłem tam kiedyś. Piękna kraina! Baby mają takie wielkochne cyce! Temerii boją się, że Henselt będzie chciał wykorzystać Bezkulewie i uderzy od zachodu. Mają rację! Henselt rozjebie wszystkich! Sąsiadów też, mordejerza! Słyszałem, że ludzie coraz bardziej się go boją. Ludzie boją się królów. A mrówki niedźwiedzia, co nie? Mrówki są małe i głupie. Gdyby zjednoczyły mrowiska, pogoniłyby każdego niedźwiedzia. O cóż to! Niech żyją mrówki! Kim jesteś? Lubię wiedzieć, z kim piję. Z przyjaciółmi! To nie przypadek, żeś tu z nami przyszedł, a? Nie lubię Henselta i jestem ciekaw, co o nim myślicie. Kiedyś dałbym sobie łeb za jego odrąbać. Kiedyś? Jakby nie Henselt, to w ogóle by mnie nie było. No nie byłoby. Uratował mojego ojca podczas bitwy. Stary stracił oko i prawą rękę. Ale nie jajca! Dzisiaj by już tak nie zrobił. Już go nie obchodzą żołnierze. Zapomniał o nas niewdzięcznik. Ej kurwa, nie dziwne, że go chcą wyśudać! Co nie? Odrin, zamknij się! Geralt! Jest jak brat! Nie mam przed nim żadnych szajemnic! Kto to? Bajda, chciwy krótny! Zabija nam przyjemności! A skurwiel magiczny pancerzyk i zrywa twardego! Myślał do niedawna, że mu wszystko wolno, ale Detmold go namierzył i teraz się kryje! Szkoda rycznych chłopaków, bo jak Trout wpadnie, to ich wszystkich wsypie i polecą łby.
A ludziska się zwołały i knują! Jeszcze nie mówię, że mój bardzo zajęty. No i nie ufam temu Trautowi. Też temu leśarzy. Jest w porządku, ale widzą Traut. To chcielibyśmy znaleźć na. Gdzie mogę ich znaleźć? Jak no gdzie? No jak to? W burdelu! Pytaj o świszczącą Zohę. Nie szukam dziwki. I powiedz, uwaga, że chcesz, by jej uśmiech rozwarł dla ciebie bramy raju. Się nie pomyl! Tylko wtedy nie zachęcisz. Aha, i daj jej to. Piwa za to nie kupię, ale po kilku grzmota mi ta moneta. Zosia cię zaprowadzi do moneciarzy. A ty skąd się tu wziąłeś? Ła, u nas na wiosce takich nie było. Jeło. Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Kości? Ano kości. Kto tu jeszcze grywa? Zywik, Madame Karol, Lasota. Ale to mistrzowie. Jakbyś nas pokonał, mogliby z tobą zagrać. Chętnie z wami zagram. To ja pierwszy. Okej, zagrajmy zatem. Rzuciła się całkiem. I wygrana. Dasz się odegrać? Gramy? Pozwól się odegrać. No proszę, pełny ekwipunek, więc trzeba tutaj przehandlować. No co szczęście ten gość, kwatermistrz jest tutaj. Więc? Więc pohandlujmy. Tu wszystko dla ciebie idzie. O, całkiem sporo pieniędzy wygrałem. Czy mam w posiadaniu? No i teraz tu... ten olej by się przydało. Chociaż nie. Tutaj te śmieci najważniejsze, żeby wyrzucić. Dobra. Kolejny schemacik. Miecz srebrny. Nie. Chcę właśnie ten wiarłomcy. Pancerzyk akurat wystarczyło. Spoko. No i chyba więcej nie wystarczy mi pieniędzy, chociaż nie, to już mam. Więc... Dobra. Kurde, troszkę błąd chyba, albo mi się gra zalogowała. Okej. Kawałek pancerza Draugira potrzebujemy. Więc będzie trzeba pójść na mgłę. No trudno. Na razie nic tutaj nie zrobimy. Więc będzie trzeba tutaj polatać troszkę, co? Więc? Pohandlujmy zatem. Tutaj ja mam takie właśnie niepotrzebne schematy. Mogę pancerz świętokradcy? Mogę, super. Myślałem, że to jest przecież popularne, a tu mogę go normalnie przeładować. Mam dosyć tego przeciwko. Dopóki ta mgła nie zniknie, będziemy tu siedzieć jak kury. Pogadaj. No oczywiście tutaj i zarobek. Staniemy po przeciwnych stronach barykady.
Dopóki ta mgła nie zniknie... Pogadaj. Dobrze, to powinno, myślę, wystarczyć. Mam dosyć tego przeklętego miejsca. Krwawej komety, kwadratowych monet i... Jak już mówiłem, te... Z tym pangratem możemy zawsze ten bądź najniki. Możemy z nim właśnie zawsze pieniądze wygrywać. Ogólnie w siłowaniu się. No dobrze, idziemy chyba teraz... do tej kryjówki spiskowców. Chcę uzupełnić prowiant. Szukajcie, a znajdziecie, jak mawiał prorok Lebioda. Pasał owce. Miał doświadczenie w szukaniu i znajdowaniu. Znasz dobrą księgę, to się chwali. Jakaś zniżka w związku z tym? Nie. Prorok Lebioda zachęca do udzielenia ratów. Nie przypominam sobie tego ustępu. Bo to przekaz ustny. Jeśli bliźni ofiaruje ci za barana kosz jabłek, weź pół kosza, bo po nim przyjdzie jeszcze 10. A 5 z nich skłonnych będzie ofiarować 2 kosze jabłek za barana, którego chce kupić tak wielu. Niewyczerpane źródło mądrości. Przebieraj i wybieraj. No to on tutaj nic zbytnio nie ma, tylko śliwki i tak dalej. Ja mówiłem czarnych! A teraz z nimi obozuję. Witaj, mizeroto! Cóż nam do tego? Oj tam. Witaj. Gość w dom, Bóg w dom. Ponoć prowadzisz obwoźny lombard. Podobno masz nawet jakieś księgi. Bez pracy nie ma kołaczy. Ale nikt mnie nie uprzedzał, że mówisz przysłowiami. Chcesz być bogaty, bądź 7 lat świnią. A, zakład. Długo tak musisz? Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. A jeśli przegrasz zakład? Koń kobyłki nie udusi. Mimo wszystko powodzenia. Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje. Więc wytrwałości. Pozwolisz, że rzucę o tym na towary. Interesuje mnie głównie te księgi. Kto to? Nie błądzi! O, ten za to akurat ma tutaj... dość mocno... no, ogólnie księgi. Jak zabić kaczer? Bo dobra, nic ty nie masz dla mnie cennego. Tak po prostu? O, jaskier. Wreszcie postanowiłeś się odprężyć. Nigdy ci tego nie mówiłem, ale prowadzisz bardzo niehigieniczny tryb życia. Parę razy wspominałeś. Widocznie nie na tyle często, żeby poskutkowało. A wiesz, mają tu całkiem przyzwoite dziwki. Może innym razem. Martwisz mnie. Znowu przypomniała mi się Yennefer. Triss, Yennefer, ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Yennefer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, że Triss żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak... No właśnie. Nie. Jak tylko poram się z mordercą, ruszam za Triss. A co z Yennefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Yennefer. Co Shida robi w obozie Hansylta? To jest was dwoje. Bo ona się zastanawia, co ty porabiasz u boku króla. Skąd wiesz? Podpytywała mnie o ciebie. Co konkretnie chciała wiedzieć? Nie mam pojęcia. Od razu się zorientowałem, że węszy, więc powiedziałem jej, że nic ze mnie nie wyciągnie. I przestała ciągnąć. Widzisz, jaki jestem czujny? Słyszałeś z Trolletą? Mówią, że kryje się po wąwozach. Nie jest sam. Tyle to ja wiem. Co ty to nie rozumiem? Dlaczego się na niego zasiąłeś? Uciek to uciek. Nie jesteś królem, pewnie nic ci nie grozi. Leto dużo o mnie wie. Może wyjaśnić mi pewne sprawy. Tylko nie wiem, czy chciałbyś się o nich dowiedzieć. Przekonamy się. Załóżmy, że go dorwiesz. Co z nim zrobisz? To się okaże, jak poznam prawdę. Może przyznam mu rację, a może obetnę głowę. Obóz Henseta szkipie pogłosek o wydarzeniach sprzed 3 lat. To prawda. Ale jak się pali czarodziejki na stosie, to potem ploty rodzą się jak bengalijnego barona. Wiem, że dla ciebie kata czarodziejka to tylko dodatek do jędrnych cycków, ale ciekaw jestem, co myślisz o Sabrinie. Narzekają, że są niedoceniane, prześladowane, ale ja ci powiem, Geralt. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Jakby nie mąciły, to nikt by ich potem na stosach nie palił. Lamentują, że na Tanet doszło do strasznych rzeczy, że zburzono porządek świata, a ja się pytam, kto do tego doprowadził, jak nie one i ich chowanie. Próbowałeś poderwać bez? Myślałem o tym.
Z jednej strony nigdy nie chędożyłem żołnierza, z drugiej podzwaniający miecz w sytuacji intymnej może zdeprymować nawet najlepszego kochanka. A dlaczego pytasz? Lubię wiedzieć. Słyszałem, że się z nią pojedynkowałeś. Dobrze słyszałeś. Na arenie dałeś jej radę. Może warto, żebyś się z nią zmierzył w innych okolicznościach. Co w tym dziwnego? Okej, to pograliśmy z Jaskra. Zadzwonię się płaci! I dwa jej sobie? Mostów nie budują? Proszę, proszę, Wiedźmin! Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek! Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. Mam wystarczająco dużo renów. Oto moje dziewczynki. Wybieraj, białowłosy. Okej, wiem, że na to czekacie. I zostawiliśmy sakiewkę. Nie będziecie mnie teraz męczyć w komentarzach. Złości lawaletów w Temerii. Zbieg, co? A ja z Banglen. Teraz to już właściwie zewsząd. No to was zaskoczę, bo ja przyjechałam z Nilfgaardu. Co? Jak to? Z Cintry! No co się tak patrzycie? Parchata nie jestem. Po prawdzie Cintra to żaden Nilfgaard. Zajrzyj do mnie, miskę! Witaj, mizeroto! Trzeba się otwierać na inne nacje, skoro one tak wdzięcznie przed nami się otwierają. Dobra, zobaczymy teraz, co u Wordona Rosza słychać. Jego ludzi. Wes, dobra, pogramy z nią zaraz. Co robi? Świńskie oko w życiu zazem. Weszli. Matka mówi, synu, przyszli wziąć cię na wojnę! A ten stoi tyłem do nich, gacie ma opuszczone. Rozchyla poślady i mówi: przecież widzę! I co, wzięli go? Nie wzięli. Witaj, Geralt. Witaj, Wes. Co słychać u niebieskich pasów? Jak zawsze mają oczy szeroko otwarte. Myślisz, że to Henselt może stać się za zamachami? A tobie nie wydaje się to możliwe? Pomyśl o Dolinie Pontaru. Temeria, Kedwen i Edirn gryzą się o nią od pokoleń. Tylko że teraz ani w Temerii, ani w Edirn nie ma króla. Henselt może skorzystać na śmierci Foltesta i Demavenda. To prawda, tyle że skrytobójstwa nie są w jego stylu. To prawda. Król Kedwen kocha wojaczkę. Zresztą wystarczy rozejrzeć się dookoła. A może właśnie o to mu chodzi? Kiedy ze spiżarni ginie ser, nikt nie podejrzewa Gota. Trop nam się urwał. Ale doprowadził nas tutaj. Jeżeli nie prowadzi dalej, to znaczy, że mordercy są w pobliżu. Widzę dwie możliwości. Albo Henselt ich wynajął, albo jest ich kolejnym celem. Wkrótce się przekonamy. Henselt uważa, że z łatwością zajmie Vergen. Regularna armia zawsze wygra z pospolitym ruszeniem. Ja to wiem, Henselt to wie. Nie rozumiem, dlaczego nie wie tego Saskia. Może woli zginąć, niż się poddać. Albo szykuje Henseltowi jakąś niespodziankę. Możliwe. Król utajnił szczegółowe plany kampanii. Dlaczego nie rozłożyliście się w obozie, Kedwen? Im bliżej źródła, tym więcej informacji. Henselt nam nie ufa i wcale mu się nie dziwię. Gdyby nie ta upiorna mgła, przenieślibyśmy się jeszcze dalej. Dzięki. To była świetna walka. Świetne są tylko wygrane walki. No co ty? Przegrać z Wiedźminem to żaden wstyd. Gdyby to nie był turniej, tylko bitwa, nie rozmawialibyśmy teraz. Byłaś dużo lepsza niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Jestem szczery. To rzadka cecha. Może powinna wykorzystać okazję. A pijesz ze mną wina? Z przyjemnością. Nie liczyłem, że godzisz. Miałaś okazję do rewanżu. Nie potrzebuję rewanżu. Tak naprawdę jestem ci wdzięczna. Ciekawe.
Byłam pewna, że będziesz dawał mi fory. Wtedy posłałabym cię w cholerę. A ponieważ potraktowałeś mnie poważnie, w namiocie mam karawkę wina Stusa. Skusisz się? Prowadź. To była dobra walka. Sporo się o tobie dowiedziałem. Ciekawe, jaka jest według Geralta z Rivii. Ambitna, honorowa i piękna. W takiej kolejności? A jeżeli ci powiem, że w odwrotnej? Jeżeli myślisz, że nie lubię słuchać komplementów, to się mylisz. Jestem żołnierzem. Drażni mnie, jak ktoś widzi we mnie tylko dupę i cycki. Ale jestem też kobietą i mam swoje potrzeby. W takim razie wznoszę toast za twoje potrzeby. Potrzeby zaspokoję inaczej. To za co pijemy? Za nas. Za nas? Nie wiedziałem, że są jacyś my. Lepiej przeżyć jeden dzień, jak kończ całe życie jak dziad. Najpierw wylimy wino, a potem pójdziemy do łóżka. A możemy odwrócić kolejność? To było tak. Okej. Klęski wcielali do armii. I zadanie chyba wykonane, Afel Hensel, tak? Wiedziała i uciekła w las, ale reszta poszła. Dokładnie. Wojewoda mówi, rzadka kupa, nie żołnierz, ale jak się kawaleria po nich przejedzie, to może chociaż trochę impetu wytraci. No, i bitwa w re. Na lewej flance straty ogromne. Grozi przełamaniem szyku. A chłopy rzucają piki i dawaj do ciał łuczników. Zagrabiesz się wzięli. A gdzie tam? Podnoszą łuki i szyją we wroga. Powiadam ci, co strzał, to trup. Aaa, bo oni z zaborza byli. A właśnie, kłusownicy, z dziada pradziada. Przyszedłeś do nas na przeszpiegi? Niby dla kogo miałbym szpiegować? Dla Henselta, dla Detmolda. Podobno cię wynajęli. Tak się składa, że mamy zbieżne interesy, ale nie martw się. Obserwacja Vernona Rocha do nich nie należy. W takim razie, co cię do nas sprowadza? Co słychać w naszym starym, dobrym Flotsam? Dzięki nam, w dalszym ciągu to jest stare, dobre i temerskie Flotsam. Gdybym nie wytropił spisku Loredo, dzisiaj stacjonowałby tam już kedweński garnizon. Namiestnik Jan Natalis przysłał do Flotsam nowego komendanta. Miejmy nadzieję, że nie okaże się kolejną dziwką. Nie tęsknisz za swoim przyjacielem, Jorvetem? Dadzą bogowie, to jeszcze kiedyś wpadnie w moje ręce. Swoją drogą, ciekawe, co ten łotr porabia. Wiesz, co się dzieje po drugiej stronie Bitwy Duchów? Zbieranina krasnoludów, elfów i chłopstwa próbuje wymyślić, jak uratować Edirn. Nie lekceważ Saski. To niezwykła kobieta. Ale tylko kobieta. Zaraz, spotkałeś ją? Dużo o niej mówią. Zresztą, gdyby było inaczej, nie skupiłaby wokół siebie armii ludzi, krasnoludów i elfów. Nie wmówisz mi, że jakakolwiek baba pokona w bitwie Henselta. Zapominasz, że Kedwen walczy o nowe ziemię, a Edirn o życie. Motywacja to ważna rzecz, ale nie wygra ze sztuką wojenną. Mnie obchodzi tylko interes Temerii. Z naszego punktu widzenia Henselt powinien związać swoje siły tutaj. To samo Edirn mu nie wystarczy? A jeśli upora się z Saskią i ruszy na zachód? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Uważaj, żeby Detmold nie wywęszył, że przetrzymujesz kedweńskiego szpiega. Nie wywęszy, nie bój bidy. Tak? Detmold ma dobrze zorganizowaną siatkę wywiadowczą. Ten szpieg, którego złapaliśmy u Loredo, Arnold, w tej chwili zabawia się już w innym świecie. Powiedział coś ciekawego? Twardy był. Ale po kilku dniach podtapiania wyciągnęliśmy z niego, że Henselt zamierzał siać ferment w przygranicznych miasteczkach. Henselt nie jest głupi i nie będzie prowadził wojny na dwóch frontach. Ta szuja Loredo miała agitować za Kedwen. Na szczęście twój miecz przeflancował mu flaki. Co ty tutaj robisz, Vernon?
Dla niebieskich pasów zawsze znajdzie się coś do roboty. Zwłaszcza w tak gorącym miejscu jak to. Domyślam się, że nie powiesz nic więcej. Nawet po znajomości. Trzymam rękę na pulsie. I nie zapominam, po co tu przybyliśmy. Po morderce Foltesta. Właśnie. Kryje się po dziurach jak szczur. I spotka go koniec szczura. Co porabiasz, Vernon? Nic, o czym warto by gadać. Czekam na rozwój wypadków. Jak wszyscy zresztą. To może przestań czekać i zacznij działać. Moi ludzie przeczesują teren w poszukiwaniu Leto. Ten jakby się zapadł pod ziemię, to co mam robić? Powiedz lepiej, co u ciebie. Nie nudzę się. Muszę zdjąć klątwę mgły duchów, cofnąć przekleństwo Sabriny i dowiedzieć się, kto stoi ze spiskiem przeciwko Henseltowi. Nigdy bym nie pomyślał, że tak gorliwie będziesz wspomagał Henselta. Przypadkowo mamy zbieżne interesy. A jaki ty możesz mieć interes w tropieniu spisku? To wszystko jest ze sobą związane. Jeżeli nie rozwiążę zagadki spisku, nigdy nie zdejmę klątwy i nie przypomnę sobie mojej przeszłości. Swoją drogą ciekawe, kto stoi za tą intrygą. Na razie odkryłem miejsce, w którym spotykają się spiskowcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, chodź ze mną. To byłby duży błąd. Kapitan wojsk temerskich nie może mieszać się w wewnętrzne sprawy innego państwa. No patrz, ja myślałem, że za to ci płacą. Naprawdę nie mogę ci pomóc, Geralt. Przyszły rozkazy. Centuria pośpiesznie szykuje się...